Dziś jest piękna pogoda. Toshi wybiera się na wycieczkę do lasu. Ciekawe, kogo tam spotka. Ho, ho! Zabrałeś ze sobą lornetkę. To tam widzisz? Wow, to jest łoś. Ale ma piękne poroże. I śmieszną brodę. Ale mnie wystraszyłeś. Co tam jest? To sowa. Niektóre sowy śpią w dzień i w nocy polują. Jaka śliczna sarenka. Pomachaj do nas ogonkiem. Tishi chyba się zmęczył tym spacerem po lesie. Ojojoj, co się dzieje? Orzechy lecą z nieba. To wywóreczka. Na co tam patrzysz? Jakiś rudy ogon. Co to może być? No tak, to przecież lis. Czy wiedziesz, że lisy świetnie pływają? I potrafią kopać nory. Zbliża się już jesień, a z drzew zaczynają opadać kolorowe liście. A kuku, witaj jeżu. Nieźle mnie wystraszyłeś. Czy wiecie, że jeży najbardziej lubią jeść ślimaki, jaszczurki czy żaby, a nie jabłka? Co tam znów wypatrzyłeś? Ale cudny! To jest ryś. Bardzo mało ich zostało na wolności, dlatego są pod ochroną. Mają na uszach śmieszne pędzelki. Toshi, Toshi, tam jest dzik. Poczekaj. Ale tu żołędzi. Ja lubię robić z mamą żołędziowe ludziki, a dziki lubią je jeść. Gdzie tak biegniesz? Ale ogromne zwierzę. Spróbuj mu pomachać. To przecież żubr. Nie zrobi ci nic złego. Taki żubr może ważyć nawet 900 kg. To była cudowna przygoda. Spotkaliśmy wiele zwierząt. Pamiętajcie, że w lesie powinno zachowywać się cicho. Nie wolno śmiecić, straszyć zwierząt, niszczyć roślin i rozpalać ogniska. Jeśli podoba Ci się nasza bajka, zagraj w naszą aplikację. Poproś rodziców, aby pobrali Ci ją na telefon lub tablet. Link znajdziecie w opisie. Jedzie pociąg, jedzie kolorowy, pełen cudnych zwierząt, całkiem chyba nowy. W pierwszym wagonie jeden słoń jedzie, piękny, ogromny, jak londyńskie wieże. W drugim wagonie dwa śmieszne misie, ciekawe co zjadły na obiad dzisiaj. W trzecim wagonie trzy słodkie kotki, takie malusie, pewnie pieszczoszki. W czwartym wagonie rodzina owiec, ile ich jest, może ty mi powiedz? W kolejnym wagonie pięć strusiów jedzie, trochę ściśnięte, jak w puszce śledzie. W szóstym szympansy, sześć ich siedzi w rzędzie, może pomachają, wesoło nam będzie. W następnym siedem świnek morskich znajdziecie, takich słodkich świnek nie ma nigdzie na świecie. W ósmym wagonie całe osiem kurek, zebranych z różnych ośmiu podwórek. W dziewiątym siedzą same króliczki. Było im zimno, ubrały szaliczki. A na ostatnim, dziesiątym wagonie miejsce zajęły malutkie gryzonie. 10 myszek zamyka tą wycieczkę. Szerokiej podróży życzę im troszeczkę. Cześć, Tishi. Co tam masz? O, czerwone jabłko. Czyje to łapki? Hej, Tashi. Widzę, że masz ochotę na gruszkę. Jest żółta i słodka. Smacznego. A kuku?
To ty, Ubaki. Widzę, że masz ochotę na winogrona. Też je bardzo lubię. Wow! Hej, małpko, co tam trzymasz w łapce? No tak, to przecież banan. Jaki fajny spadochron. Co masz w łapkach? To śliwka, tylko nie połknij pestki. Co masz w tej torbie, Ubaki? Miam, piękna czerwona truskawka. Dasz mi posmakować? Ale ty jesteś silny. Sam dałeś radę przewieźć takiego dużego ananasa. Hej, ptaszku. Gdzie znalazłeś takie duże czereśnie? Może mi pokażesz? Ubaki, widzę, że byłeś w lesie pozrywać jagody. Uzbierałeś cały koszyk. Super! Chyba miałeś wielką ochotę na maliny. Maliny są pyszne. Jaki kolor ma traktor? Żółty. Zielony. Czerwony. Pomarańczowy. Różowy. Niebieski. Fioletowy. Brązowy. Czarny. Biały. Czy wiesz, jaki to kształt? Koło. Owal. Prostokąt. Kwadrat. Romb. Trójkąt. Trapez. Dzisiaj zabierzemy Was z Starszym na przejażdżkę po Afryce. Afryka to jeden z kontynentów. Jest tutaj bardzo gorąco i sucho. O! Jest i Tashi. I są też jakieś długie nogi. To żyrafa. Żyrafy mają też długie szyje, żeby mogły dosięgać pyszne liście na drzewach. A to jest słoń. Słonie mają długie trąby, a te długie kły po obu stronach trąby to ciosy. Słonie mają też wielkie uszy, którymi mogą się wachlować, żeby było im chłodniej. No nareszcie jakaś woda. Niewiele jej tutaj. A tu hipopotam. Hipopotam spędza prawie całe dnie w kąpieli i dopiero w nocy skubie trawy na łące. Czy wiesz, że hipopotam może ważyć nawet 4500 kg? A kuku? A tutaj wąż się schował. W Afryce żyje wiele gatunków węży. Niektóre z nich są jadowite. To znaczy, że po ukąszeniu przez nie możemy zachorować, a nawet umrzeć. Trzeba bardzo uważać. Ten na szczęście nie jest jadowity. A to co za dziwne zwierzę? Haha, to struś. Chyba właśnie połykał piasek. Strusie potrafią bardzo szybko biegać i mogą żyć nawet 75 lat. A tam na drzewie to szympans. Chyba chce się pobawić z Tashim. Szympans to małpa.
Szympansy budują gniazda na drzewach. A to jest lew. Nazywamy go królem zwierząt. Łatwo go poznać. Ma piękną grzywę i potrafi naprawdę głośno ryczeć. Chyba postanowił trochę pospać. Słodkich snów, królu. A to co? Tashi, co to może być? Ja też nie wiem. Ojej, to nosorożec. Nosorożce są ogromne. Niestety, jest ich coraz mniej w Afryce. Muszą być pod ochroną. A to młody lampart. Kolejny ssak z rodziny dużych kotów. Lamparty są bardzo silne i zwinne. Mogą skakać na odległość nawet 8 metrów. To już koniec naszej przygody. Do zobaczenia, Tashi. Do zobaczenia, lamparcie. Hej, czy wiecie, co dziś będą robić Tishi, Tashi i Yubaki? Tak! Będą gotować zupę. Woda w garnku już jest. A teraz dodamy warzywa. Tishi, co tam masz? Cebulę! Czasem przy krojeniu cebuli można się popłakać, a jak jest się przeziębionym, to można zrobić i wypić syrop z cebuli. A ty co tam masz, Yubaki? To pietruszka. Możemy jeść korzeń pietruszki, czyli tą białą część, i natkę, czyli tą zieloną, która zawiera bardzo dużo witaminy C. Można też posypać nią zupę po wylaniu na talerze. Wiecie, co to jest? Tak, to czerwony pomidor. Pomidory rosną na krzaczkach. Zawierają bardzo dużo potasu. To taki pierwiastek, który potrzebny jest nam do życia. Marchewka! Marchewki rosną w ziemi. W marchewce najwięcej jest beta-karotenu, który wspomaga nasz wzrok, serce i skórę. Czy wiesz, że są też marchewki żółte, czerwone, a nawet czarne? Wow, ale piękna dynia. Są dynie jadalne i ozdobne. Są źródłem ogromnych ilości witamin A i C. Dzięki witaminie C jesteśmy między innymi bardziej odporni na choroby, a witamina A dba o nasze oczy. Czy wiesz, ile ważyła największa dynia wyhodowana na konkurs hodowców dyń? 630 kg. A Yubaki ma czosnek. Słyszałam, że powinno się zjadać ząbek czosnku dziennie, bo ma tak dużo witamin. Tylko potem śmierdzi z buzi. Nie wiem, czy wiecie, ale czosnkiem leczono ludzi już w starożytnym Egipcie. A to warzywo poznajecie? To papryka. Ma wiele kolorów. Może być zielona, żółta, pomarańczowa, czerwona. Ja najbardziej lubię czerwoną. A ty? Sproszkowaną paprykę można używać jako przyprawy. A Yubaki ma też paprykę, ale to papryka pepperoni. Jest bardziej ostra. Może być czerwona albo zielona. Ona też ma mnóstwo witamin i minerałów, które są nam potrzebne, żeby być zdrowym. Ciekawe, co zawarzyło szykuje Tishi. To jest kalafior. Najlepiej gotować go tylko 3-4 minuty. Świetnie smakuje też na surowo. No i to chlub do wody. A tu mamy brokuł. Wiem, że dzieci nie przepadają za jego smakiem, ale warto go jeść, bo to jedno z najzdrowszych warzyw na świecie. Ciach, ciach, ciach. Brokuł ląduje w garnku. Niam, buraczek. Uwielbiam barszczyk. A wy? Moja babcia robi najlepszy barszcz na świecie. A wiecie, że buraki zawierają bardzo dużo żelaza, które jest bardzo potrzebne do produkcji krwi. A kto wie, co to za warzywo? Tak, to ogórek. Czy wiecie, że ogórek składa się z prawie samej wody? Dlatego dobrze gasi pragnienie, gdy jest gorąco. Moja mama czasem kładzie plaster ogórka na oczy. Śmiesznie wtedy wygląda.
To podobno rozświetla skórę czy coś. A to jest bakłażan, albo inaczej oberżyna. Trudne nazwy. To warzywo pochodzi z Afryki. Zawiera bardzo dużo potasu, wapnia i magnezu. Ma piękny fioletowy kolor. Groszek! Uwielbiam groszek. Bardzo lubię wyciągać ze środka te małe, słodkie kuleczki. A ty? Z zielonego groszku można ugotować pyszną zupę krem. Teraz wystarczy zupę ugotować i przyprawić, a potem zjeść. Smacznego! Witaj, Jubaki. Ale masz świetny czerwony traktor. Dzisiaj jedziemy obejrzeć zwierzęta, które żyją w gospodarstwach. Ho, ho, oto i kura. Kury lubią jeść niektóre warzywa i zioła. Kury znoszą jajka, z których wylęgają się pisklęta. O, jest i kogut. Koguty są większe i bardziej kolorowe od kur i mają duże pióra na ogonie. No i lubią piec wcześniej rano. A to jest świnka. Świnki są bardzo mądre i lubią się bawić. Też bym chętnie poskakała w tym błotku. A to kto? To jest krowa. Czy wiecie, że krowy codziennie przez 8 godzin jedzą? Ciekawe, czy im się to nie nudzi. Mamy i kozę. Kozy mają śmieszną brodę i rogi. I bardzo, bardzo lubią skakać. Dokąd tak szybko biegniesz, koniku? Hej, Jubaki! Chyba ktoś cię wyprzedził. Konie umieją bardzo szybko biegać. A to jest osiołek. Coś masz na nosie, osiołku. Osły wydają śmieszne dźwięki i mają duże uszy. Jubaki jakiś dzisiaj zamyślony. A pod mostem kąpie się kaczka. Ciekawe, jaka jest dziś woda. Kaczki umieją latać, pływać i biegać. Też bym tak chciała. Jest i zielona żabka. A może to zaczarowane książę? Żaby bardzo lubią zjadać owady. Jubaki, widzę, że masz dziś dużo pracy. A za ścianą schowała się owieczka. Z owczej wełny można uszyć ciepłe skarpety. A wiecie, jaki odgłos wydaje owieczka? A wszystkich zwierząt i gospodarstwa pilnuje piesek. Psy mają bardzo dobry słuch i świetny węch. Ale słodki z ciebie piesek. No i musi też być kotek. Koty też pilnują porządku w gospodarstwie i polują na gryzonie. Miau, miau, coś ty kotku chciał? Dziś jest piękna pogoda. Staszy wybiera się na wycieczkę do lasu. Ciekawe, kogo tam spotka. Ho, ho! Zabrałeś ze sobą lornetkę. To tam widzisz? Wow, to jest łoś. Ale ma piękne poroże. I śmieszną brodę. Ale mnie wystraszyłeś. Co tam jest? To sowa. Niektóre sowy śpią w dzień i w nocy polują. Jaka śliczna sarenka. Pomachaj do nas ogonkiem. Tishy chyba się zmęczył tym spacerem po lesie. Ojojoj, co się dzieje? Orzechy lecą z nieba. To wywóreczka. Na co tam patrzysz? Jakiś rudy ogon. Co to może być? No tak, to przecież lis. Czy wiedziesz, że lisy świetnie pływają? I potrafią kopać nory. Zbliża się już jesień, a z drzew zaczynają opadać kolorowe liście. A kuku, witaj jeżu. Nieźle mnie wystraszyłeś. Czy wiecie, że jeży najbardziej lubią jeść ślimaki, jaszczurki czy żaby, a nie jabłka?
Co tam znów wypatrzyłeś? Ale cudny. To jest ryś. Bardzo mało ich zostało na wolności, dlatego są pod ochroną. Mają na uszach śmieszne pędzelki. Tashi, Tashi, tam jest dzik. Poczekaj. Ale tu żołędzi. Ja lubię robić z mamą żołędziowe ludziki, a dziki lubią je jeść. Gdzie tak biegniesz? Ale ogromne zwierzę. Spróbuj mu pomachać. To przecież żubr. Nie zrobi ci nic złego. Taki żubr może ważyć nawet 900 kg. To była cudowna przygoda. Spotkaliśmy wiele zwierząt. Pamiętajcie, że w lesie powinno zachowywać się cicho. Nie wolno śmiecić, straszyć zwierząt, niszczyć roślin i rozpalać ogniska.